Śnieżka swojej mamusi nie miała, a królowa zła macocha jej nie kochała. Przed swym magicznym lustrem stawała i takie pytanie wciąż zadawała. Lustereczka, lustereczka, powiedz, że ty to jest najpiękniejszy w świecie. Ty, królowo, jesteś najpiękniejsza na świecie. Mijają lata. Szumi las z wodą, a Śnieżka wszystkich zachwyca urodą. Jak ona wyrosła, jaka ona piękna. Co? Jaka ona piękna? Piękna jestem tylko ja! Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Ty, królowo, jesteś piękna jak gwiazdy na niebie, lecz Śnieżka jest jeszcze piękniejsza od ciebie. Więc to tak? Moja zemsta będzie okropna. Uroda Śnieżki długo nie potrwa. Wezwać myśliwego! Tak, pani. Śnieżkę do lasu zaprowadź skrycie i tam nożem skąci życie. Ale? Żadnego ale! Albo Śnieżka już nie żyje, albo ty dasz kato szyję. No jak gadasz, pani. Położę się na nim, rozpocznę trochę.
Śnieżka z krasnoludkami zamieszkała, we wszystkim im pomagała, gotowała, sprzątała, prała, a wieczorem bajeczki czytała. Bye.
staruszkę się zamienia. Rano idzie do lasu, gdzie Śnieżka mieszka. Tymczasem krasnale zbierają się do pracy. I świetnie się bawili. Teraz piosenkę śpiewamy i Śnieżka.
Jeśli Państwo pozwolą, chciałam kilka słów powiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Wójtowi za przybycie, Panu Wójtowi Krzysztofowi Kaczmarzowi, że znalazł czas, mimo tak wielu zajęć i poświęcił ten wolny dzień dla nas. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Jackowi Galbaczowi za to, że nas wspierał. Bardzo serdecznie dziękuję moim aktorom, najwspanialszym aktorom na świecie. Dużo brawa. I tak szybciutko przedstawię. Narrator pani Beata Gorstal. Pani Beata gra w wielkiej orkiestrze, która nazywa się Rada Rodziców i jest świetnym dyrygentem. Osoba bardzo pozytywnie zakręcona. Dużo brawa dla pani Beaty. A oto moi wspaniali aktorzy. Królewna Śnieżka, Monika Kozioł. Królewicz, mój wychowanek, Wojtek Goran. Zibek, Ewelina Szymona. Pan Kłapek, Ania Pasek. Kasia Kostrzewa. Nieśmiałek Ania Salamon. Smutek Kasia Gadzała. Akcik Agata Golak. Mędrzec Kasia Kopeć. Myśliwy Jarek Kazówek. Królowa Mariola Granat. I głos lustra Agata Sabat. Dziękuję bardzo. A ja chciałabym podziękować naszej pani reżyser, pani Marzence, że dzień nas wspierała, że podpowiadała nam różne ważne sprawy, bo na pewno bez niej też nie odbyłoby się to przedstawienie. I razem wspólnie tak postanowiliśmy, że troszkę ubarwimy tą zabawę choinkową. Mam nadzieję, że wam się podobało. Prosimy o czynny udział w braniu w naszym przedsięwzięciu. Dochód będzie przeznaczony na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Także bardzo prosimy o uczestnictwo czynne. Dyrektorowi też. Dawaj.